Turcja zmienia nazwę kraju. Chcą podnieść sobie prestiż. Turcja zmienia nazwę. Erdogan nie chce, by kraj kojarzono z drobiem. Turcja chce zmienić swoją międzynarodową nazwę z Turkei na Terkie poinformował o tym szef dyplomacji tego kraju, Mevlut Schoglu. Tamtejszy rząd chce w ten sposób podnieść prestiż kraju, którego nazwa, o czym piszą lokalne media, kojarzyła się z indykiem. Proces, który rozpoczęliśmy pod przewodnictwem prezydenta Recep i Pardogana w celu podniesienia prestiżu marki naszego kraju, dobiega końca. Wysłałem do sekretarza generalnego ONZ list z prośbą zarejestrowania nazwy Turkiye, napisał my w Cevusoglu. W Zmiany na mapach internetowych i w innych platformach są spodziewane w ciągu najbliższych tygodni, informuje portal azernevs.as. Inicjatywa prezydenta Recep Tayyip Erdogan na inicjatywę zmiany nazwy podjęto po tym, jak prezydent Recep Tayyip Erdogan wydał w grudniu memorandum, w którym doradził firmom, aby używały sformułowania wyprodukowano w Turcji zamiast wyprodukowano w Turcji dla eksportowanych towarów. W związku z tym tureckie zgromadzenie eksporterów TIM używa Made in Turkey na wszystkich swoich etykietach w celu ujednolicenia. 13 stycznia 2022 rok. Rozpoczęto nową kampanię zatytułowaną Hello Turkey, aby przybliżyć tę zmianę społeczeństwu. Dlaczego Turcja zmienia nazwę? Azernevs.az zauważa, że wedle Cambridge Dictionary, Indyk odnosi się do czegoś, co bardzo zawodzi lub do głupiej osoby, a Turcja nie chce być w ten sposób kojarzona.